Wyszłam za mąż i okazało się, że mój mąż jest alkoholikiem. I tak to się właśnie wszystko potoczyło, że no niestety nasze małżeństwo było złym małżeństwem, trwało to 10 lat i ja już po prostu nie potrafiłam dłużej żyć tak i się rozwiodłam. Po rozwodzie przez jakiś czas byłam sama, ale Pan chciał, abyśmy jednak byli znowu razem. Nie stało się to od początku, dlatego że nie stało się to tak od razu, dlatego że ja męża bardzo znienawidziłam i wiedziałam, że ja już nigdy do niego nie wrócę. Po prostu moja nienawiść była w moim sercu i taki żal, że tyle mi złego wyrządził, tyle krzywdy, że nie mogliśmy spokojnie wychowywać dzieci, dwójkę dzieci, dwóch synów. I nie było mi łatwo, ale po jakimś czasie, po rozwodzie, mój mąż zaczął przychodzić do domu. Oczywiście ja nie chciałam go widzieć, unikałam go jak mogłam, tylko na prośbę dzieci kiedyś zeszłam i dzieci mnie prosiły, chodź mamuś, porozmawiaj z tatą, bo przyszedł, jest jakiś inny, mówi o Jezusie coś, mówi o Jezusie cały czas, o Panu Jezusie. Więc zeszłam tylko dlatego, żeby dzieciom nie robić przykrości. I wtedy zobaczyłam faktycznie, że jego twarz jest inna, zupełnie inna. Jakiś taki w jego twarzy pokój był, nie ten sam Jacek, którego znałam. No i tak to się zaczęło, ale Jacek mi mówił o Jezusie, no ale ja to po ludzku myślałam, że on po prostu robi wszystko, żeby znowu wrócić do rodziny, żeby być z nami, że może używa podstępu jakiegoś. I wtedy zaprosił mnie do misji Elim na takie spotkanie. Powiedział, jeśli mi nie wierzysz, to jedź, usłyszysz inne świadectwa ludzi, którzy również mówią, jak ich Jezus uwolnił. I wtedy pojechałam. Pojechałam pierwszy raz i faktycznie usłyszałam świadectwa ludzi, którzy mówili tak szczerze o swoim życiu, że naprawdę no, byli już w beznadziejnej sytuacji. Pamiętam, jak Mirek opowiadał, że wyciągał chleb ze śmietnika, żeby przeżyć. I wtedy uwierzyłam. Wtedy uwierzyłam, że faktycznie, jeśli z tych ludzi, którzy już właściwie byli na dnie, Bóg mógł uczynić, że teraz są innymi ludźmi. Że teraz są ludźmi, dobrymi obywatelami, pracują, zarabiają pieniądze. Mówię, to sobie myślę, to tylko mógł Bóg zrobić. No i to mi dało taką wtedy siłę, taką nadzieję, taką siłę mi dało wtedy, że jednak spróbuję się przełamać. Że jednak będę zapraszała tego męża, żeby przyjechał. I przyjeżdżał na weekendy. I trwało to jakiś czas, no ale niestety nie potrafiłam się przełamać. Nie potrafiłam się przełamać, dlatego że no w moim sercu nie było przebaczenia, nie kochałam męża, dalej była ta nienawiść, a nie chciałam się zmuszać do niczego i powiedziałam wyraźnie wtedy Jackowi, że nic z tego nie będzie, że wybacz, ale ja Cię nie kocham, nie dam rady, a poza tym jeszcze bardzo mnie ten świat pociągał. To wszystko, to całe moje życie. No i niestety rozstaliśmy się. Po jakimś czasie tak sięgnęłam po prostu, tak sobie. Miałam Pismo Święte w domu, nigdy go nie czytałam i tak sobie sięgnęłam pewnego razu. No i tak przeczytałam, odłożyłam, ale przyszedł taki dzień, kiedy już nie mogłam odłożyć tego słowa. Po prostu otworzyło mi się na Ewangelii Mateusza, 6 rozdziale i Pan powiedział, nie można dwóm Panom służyć, Bogu i Mamonie. I wtedy nie wiem, co się stało. Wtedy nagle zobaczyłam siebie w zupełnie innym świetle. Zobaczyłam, że jestem pełna grzechu, że to, co robię, te uczynki religijne, które spełniam, to nie jest to, co Cię Bogu podoba. Wszystko się, cały mój świat zawalił, bo przecież wychowana od dziecka w tej religii, nagle wszystko runęło i upadłam na kolana i zaczęłam przepraszać Boga za całe moje życie, za wszystko przepraszałam Boga.
I prosiłam Go, żeby po prostu chcę żyć tak, jak Jemu się to podoba. Jak On chce, żeby. Chociaż wiedziałam, że nie dam rady sama, bo trzymał mnie bardzo ten świat. I wierzcie mi, że to było w potach, w siódmych potach. Cała byłam spocona, cała się trzęsłam przy tym wszystkim, ale no chciałam iść za Jezusem. I stało się. Oddałam, powierzyłam to Panu wszystko, całe to moje życie. No i po jakimś czasie nagle poczułam się tak dziwnie, tak lekko. W kuchni się to stało. Nagle się czuję tak lekko, jakoś tak inaczej się zaczęłam czuć. No i zaczęłam czytać Pismo Święte cały czas. Nie wiedziałam, skąd mi się to wzięło, ale cały czas czytałam Pismo Święte. Dzieci szły do szkoły, ja cały czas czytałam Pismo Święte. Robiłam tylko przerwy na obiady, na posiłki. Jak jakaś książka, która pasjonuje bardzo i wciąga, tak dla mnie to słowo stało się takim pokarmem. Tak jakbym była strasznie głodna i tak chciała się szybko najeść. No i potem właśnie zaczęło dochodzić do mnie to słowo, że tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, a jeśli by opuściła, to niech zostanie niezamężna, niech też mąż żoną się nie rozwodzi. To słowo mnie tak przeszyło. Potem inne jeszcze słowa, że jeśli żona lub mąż opuszczają się, to narażają się na cudzołóstwo. I pod wpływem tego słowa po prostu skontaktowałam się z Jackiem i powiedziałam: Jacek, Bóg do mnie przemówił przez słowo. I wiem, że Bóg chce, żebyśmy byli razem. Jeżeli możesz, to wróć do nas. A to było wcześniej niedopuszczalne, żebym ja, mojego męża, alkoholika, o cośkolwiek prosił, a tym bardziej o to, żeby on wrócił do mnie do domu, kiedy to przecież się rozwiodłam z powodu tego, że no, byłam strasznie taka wtedy niby skrzywdzona. Ale Bóg całkowicie odmienia ludzkie serce, kiedy człowiek do Niego szczerze zawoła. A wtedy się okazało, kiedy ja się skontaktowałam z moim mężem, okazało się, że mój mąż związał się z pewną kobietą, która mieszkała na stałe w Australii. Poznał ją przez jakiegoś znajomego i zaplanowali sobie już życie wspólne. Miał wykupiony bilet do Singapuru, tam mieli wczasy wykupione. I tam po prostu no, mieli już powoli sobie układać życie, a po tym Singapurze miał jechać do Australii, tam już mieszkać, dom był kupiony, już też wszystko było przygotowane. I w tym momencie ja się zwracam do męża i mówię, że Bóg przemówił do mnie przez słowo i że jeżeli może, to żeby do nas wrócił. No i stało się. No i po prostu stało się, że no długo się nie zastanawiał Jacek, po prostu poznawszy prawdę i wcześniej skosztowawszy, jak dobry jest Bóg, jak dobry jest Jezus, wiedział, że to mógł sprawić tylko Pan, takiej zagorzałej katoliczki, która go nienawidziła, nagle prosi go, żeby wrócił do domu, do dzieci. No i to było w 2001 roku. Od tego czasu, w 2002, od 2002 jesteśmy razem cały czas, przechodzimy przez różne próby i doświadczenia, ale Pan jest naszym pasterzem, jest naszym Panem i wiem, że nic nas nie odłączy od Jego miłości. No. I cieszę się bardzo, że też mogłam to powiedzieć. No niech Was Pan błogosławi. No tutaj faktycznie, tak jak Lucynka powiedziała, że świat mi stawiał przede mną dobro i zło. Australia, czy biedna żona i biedne małżeństwo, finansowo oczywiście, ale z miłością Bożą. Chociaż tamta dziewczyna z Australii też się deklarowała, że jest chrześcijanką. Ale niestety wybrałem to, co jest bardzo ważne i dla mnie, i dla Boga. Rodzina. Rodzina jest najważniejsza. Rodzina jest, to jest namiastka naszego Pana Jezusa Chrystusa i wiedziałem, że to muszę utrzymać. I nie zastanawiałem się długo, Lucynku, króciutko. Także dla mnie to było wracam i koniec. I, i,
jestem z rodziną i z dziećmi i z żoną. No i tak to w ogóle trwało. No ja też, tak jak, znaczy żona już powiedziała, Lucynka już powiedziała tutaj o moim alkoholizmie, o moim upokorzeniu przez alkohol, jak się upokorzyłem, bo spadłem w zasadzie na samo dno. Byłem bezdomny przez 2 lata, zbierałem złom po to, żeby mieć coś wypić, jakieś wino, czy spałem często na dworcach, bardzo często na dworcach, w Goczałkowicach Zdroju. No i też wiem, że Bóg wysłuchuje nawet takich nieświadomych modlitw, jak się do Niego poprosi, bo kiedy spałem, tego Lucynka nie powiedziała, kiedy spałem na dworcu w Pszczynie na ławce, to akurat była tam w tym momencie i tak stanęła nade mną i powiedziała: Boże, jak możesz, uratuj go, bo on jest ojcem moich dzieci. No i tak się stało. Po roku to chyba było, gdzieś tak rok przed moim nawróceniem. Rok jeszcze Bóg mnie trenował w mojej niedoli pijackiej, ale wysłuchał tej krótkiej modlitwy, którą właśnie moja żona nade mną tam powiedziała. Ja tego nie pamiętam, ja spałem pijany wtedy. No, ale cieszę się z tego, że Pan Jezus mnie odnalazł, otworzył mi oczy duchowe i prowadził dosyć długo. Ale dla nas, byłych alkoholików, jest też duże niebezpieczeństwo pewnych przyczyn przyjemności tego świata, ułudy tego świata, dlatego że jeżeli tak jak ja w moim przypadku, jeżeli zapomnę, z czego Bóg mnie wyrwał, wtedy otwieram diabłu drogę i on przez różne złe sposoby pokazuje mi, że to jest dobre. I był czas, że pochłonął mnie ten świat i odszedłem z tego świata i miałem upadek, ale nie zapomniałem, z czego Bóg mnie wyciągnął i z czego mnie wyrwał. Zacząłem wołać do Boga z powrotem i Bóg przyjął z powrotem moje myśli, moje serce do siebie. Chociaż wiem, że On mnie nigdy nie opuścił. On nigdy nie opuszcza tych, którzy są Jego i do końca będzie z nimi, do końca ich te dzieci swoje będzie prowadził, aż nadejdzie ten odpowiedni koniec, na który czekamy wszyscy. No jeszcze raz dziękuję tu serdecznie Wam wszystkim za miłe i ciepłe przyjęcie. Może nawet nie spodziewaliśmy się, że tak fajnie się zostaniemy przyjęci. Cieszę się, że tutaj jesteśmy między Wami, że wróciły wspomnienia, te dobre, miłe, przyjacielskie, Boże wspomnienia. No to było chyba wszystko. Będziemy tu częściej zaglądać do Was. Zapraszamy. Dziękuję. Amen.